kwestia. Przypominam sobie... Opieprzają panią prezydentową. W bardzo jasny sposób opowiedziała się, kiedy Marek Kurek domagał się wpisania do Konstytucji ochrony życia i poczęcia. On podpisał się pod apelem, który bodajże Monika Olejnik zainspirowała, żeby tego nie robić. Stanowisko. Ja oczywiście spotkałam się później za to bardzo przykre konsekwencje ze strony ojca Rydzyka. Ja bym oczekiwała, że właśnie pierwsza dama, kiedy już będzie brała pieniądze publiczne, będzie też aktywna w tym życiu publicznym, żebyśmy widzieli, czy też widziały ją w różnych sytuacjach. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że po pierwsze nie przypominam sobie państw, które były w jakiś sposób prawno sankcjonowane, jaka jest pozycja prawna pierwszej osoby przy prezydencie, bez względu na płeć, to jest po pierwsze. Po drugie, na ogół jednak nie biorą żadnego uposażenia, tylko dostają na przykład, tak jak we Francji, część budżetu z kancelarii tej prezydenckiej na swoją działalność. U nas też tak do tej pory było. Największy problem był oczywiście właśnie z tym okresem nieskładkowym, nie brania żadnego uposażenia i w jaki sposób, zwłaszcza jeżeli ta osoba rezygnowała z własnej kariery, a na przykład na 10 lat, no to nie ma powrotu tak naprawdę do zawodu. I to jest jeden problem. Chyba, że nazywa się Hillary Clinton albo Karla Bruni. Tak się nazywa, to może, ale to są wypadki, które potwierdzają istnienie pewnych reguł jednak. To jest po pierwsze. Powtórę. Platforma trochę uporządkowała sprawę na niższym szczeblu, na przykład z żonami przy ambasadorach, którzy również przecież mają tę samą funkcję reprezentacyjną na zewnątrz, tym razem reprezentacja kraju, i również te żony były takie właściwie zawieszone w próżni. To trochę zostało uregulowane, ale to jest problem na bardzo wielu szczeblach tak naprawdę. I trzecia rzecz. Było ciekawe do tej pory, że były bezprecyzyjnie uregulowane sprawy dzieci, tak, dyplomatów, w tym ambasadorów, a żona jest na rozkład, to dzieci się biorą. Wtedy żyć i jak to organizować. Więc tutaj w kancelariach są fundusze właśnie na taką działalność charytatywną czy publiczną, ale nie dotyczyło to bezpośrednio tej osoby zainteresowanej jej fizycznie. I teraz tak, a jeżeli żona ma inne zdanie niż mąż w koncepcjach politycznych, a jeżeli ma inne zdanie niż oczekiwane, tak jak powiedziałaś, właśnie feministyczne środowisko. To niech je wyrazi. To przecież nie jest tak, że czy partner, czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna, bo też ciekawe jest to, czy w tych przepisach będzie uregulowane, czy tak, to dotyczy tych żon, czy partnerów. Znaczy nie jest to określone, ale dla współmałżonków, tak. Współmałżonków. A jeżeli to będzie foto, będzie związek telefonicznie. No ale przecież to nie jest tak, że opinia publiczna oczekuje, że prezydent Biedra, prawda? Gdyby wraz z mężem, prawda? Czy to z partnerem swoim, no to myślę, że ustawodawca musi się powoli na to przygotowywać, bo to się może zdarzyć. No, u nas chyba jeszcze nie szybko się zdarzy, żeby sformalizować to. Nie, ale jednak to by było dyskryminujące w jakiś sposób, gdyby w przepisach się znalazł taki zapis, że tylko dla małżonków. Natomiast no, to nie jest tak, że opinia publiczna oczekuje, żeby przez cały czas, nie wiem, pani prezydentowa się zgadzała z mężem. Po prostu myślę, że kobiety, które często się orientują też dla wielu kobiet, taka prezydentowa może być jakimś autorytetem. Czy mogłaby być, oczywiście. No właśnie, chcą znać jej zdanie w różnych kwestiach. Myślę, że tutaj tylko jest taka kwestia... Ale prawo do milczenia też może pomyślcie, że każdej z was może się zdarzyć, że wasz mąż czy partner nagle wystartuje i wygra. To jest nieszczęście. Tego nie spodziewa. To jest nieszczęście. Nic się tego nie spodziewa. Myślę, że ona nie wychodziła za prezydenta. Przypuszczam, że gdyby chciała wyjść za prezydenta, może wyszłaby za kogo innego. Więc też trzeba uwzględnić to nieszczęście, które spada na rodzinę. Znaczy, ciekawym pytaniem jest, czy faktycznie nabiera wtedy innej też takiej osobowości prawnej, żeby właśnie wypowiadać się, czy reprezentować nie tylko zewnętrznie, tylko właśnie też poglądy. Jak to będzie rozliczane, prawda? To jest ciekawe. Jeżeli jest praca, no to jaki jest zakres tej pracy? No ale może to jest dobry moment, żeby pani prezydentowa Duda wreszcie spotkała się z dziennikarzami, zaczęła na przykład odniosła się do tego pomysłu. Doskonały pomysł. Spróbujemy to zorganizować na piątek. Zaraz zmienimy do pana prezydentowej i z nią pogadamy. Chodziło o dziennikarki, a nie o dziennikarki. Może zgodzi się przyjść na TVP. Teraz informacje, za chwilę wracamy. Poranek
Terapia TOK FM. EKG. Ekonomia. Kapitał. Gospodarka. Już po dziewiątej na program EKG zaprasza Maciej Głogowski. Reklama. Przesadziłem. Z tą karkówką wezmę coś na trawienie. Lepiej byś tabletki dostał. Medigastan. Smaczne. A dlaczego akurat Medigastan? Zwykła tabletka na trawienie nie działa od razu. Musisz czekać, aż rozpuści się w żołądku. A Medigastan trafia do żołądka już rozpuszczą? Dokładnie. Stosując suplement diety Medigastan, pobudzasz pracę ślinianek i dzięki temu zwiększa się produkcja soku żołądkowego. A dodatkowo zawarta w nim jeszcze sprawia, że trawienie jest efektywniejsze. No tak, jest różnica. Nawet już ją czuję. Medigastan. Szybki sposób na trawienie. Ale sterują. To ta sterowa 500-ka. O tym go widzisz? Rodzinemu bym zabrał na wakacje. Wielki, rodzinny 500L. No nic dziwnego. O ten jeszcze większy. Jak to renowy? Owy. Crossover 500X. Najsilniejszy w rodzinie. Teraz samochody z rodziny Fiata 500. Dostępne w leasingu dla firm od 500 zł netto miesięcznie. Tylko od 500 zł. Sprawdź też warunki promocyjnego kredytu. Szczegóły oferty w salonach Fiata. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się, można coś zmarować, ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żona filozofia. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. W najnowszej polityce. Samochwała autobiografia prezesa Kaczyńskiego. Franciszek, nie nasz papież. A także Młodzi Wściekli i Bierni. Wywiad z Naomi Klein. Pedagogika bez wstydu. Brudny sport Rosji. Oraz mistrzowie skandynawskiego kryminału. W tym tygodniu Arndal. Głuchy telefon. Polityka już w sprzedaży. Kto ostatnio do gabinetu? Ja tylko na chwilę. Po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. No nie, Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zaprzepy. Czyli to Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do wysylaty 250 mg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Reklam. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 8.21, Filip Kekusz, zapraszam. Nie żyje Paweł Szeremet, znany białoruski, rosyjski, ukraiński dziennikarz. Zginął w eksplozji samochodu w samym centrum Kijowa. Wybuch nastąpił przed 7 polskiego czasu. Na razie szczegóły wydarzenia nie są znane. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zarekomenduje wybór doktora Jarosława Szarka na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Szarek został wyłoniony w głosowaniu kolegium IPN. To doktor historii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie pracownik Instytutu w Krakowie. Prezesa IPN powołuje na 5-letnią kadencję Sejm za zgodą Senatu. Francuskie Zgromadzenie Narodowe formalnie zaaprobowało przedłużenie stanu wyjątkowego o 6 miesięcy, czyli do końca stycznia przyszłego roku. Stan wyjątkowy pozwalający m.in. na zakazywanie zgromadzeń i rozszerzający uprawnienia służb i władz lokalnych został wprowadzony we Francji po listopadowych zamachach w Paryżu. Co roku Państwowa Inspekcja Pracy wykrywa 85 tysięcy naruszeń praw pracowniczych. W większości dotyczą one niezgodnego z przepisami zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych czy niewypłacania pensji w terminie, podaje dzisiejsza Gazeta Wyborcza. W specjalnym informatorze dołączonym do Wyborczej można dowiedzieć się dziś, w jaki sposób dochodzić swoich praw pracowniczych czy ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w miejscu pracy. Informacje sportowe. Krzysztof Sandecki, zapraszam. Dwie fantastyczne parady Arkadiusza Malarza w bramce i dwa gole strzelone przez Nemanję Nikolicza załatwiły sprawę. Legia Warszawa, chociaż nie zagrała porywająco, to pokonała mistrza Bośni i Hercegowiny z Zrinjski Mostar 2-0. A to oznacza, że wojskowi awansowali do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Stołeczna ekipa zagrała już bez sprzedanego do Hertha Berlin Andreja Dudy. Po meczu trener Beslik Hasi mówił, że liczy na wzmocnienia przed kolejnymi spotkaniami w europejskich pucharach. Gdyby to ode mnie zależało, to nie chciałbym, aby Andrzej Duda odchodził z Legii. To znakomity piłkarz, ale taki jest dzisiejszy futbol. Możemy mu tylko życzyć powodzenia w nowym klubie. Na pewno liczę, że w miejsce Andrzeja przyjdzie jakiś piłkarz albo kilku, którzy wzmocnią naszą drużynę. Po kontuzji Guillerme było już widać, że nie mamy zbyt wielkiego pola manewru. Na pewno potrzebujemy wzmocnień w walce o Ligę Mistrzów, ale mam zaufanie do tego, co robią szefowie Legii.
W trzeciej rundzie eliminacji Champions League mistrzów Polski czeka starcie z Trencinem lub Olimpią Lublana. Na 16 dni przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich w znakomitej formie jest Konrad Bukowiecki. Polak został mistrzem świata juniorów w pchnięciu kulą. Przy okazji wynikiem 23-34 pobił rekord globu do lat 20. Mistrzostwa odbywają się w Bydgoszczy. W Rio de Janeiro po 92 latach do programu Igrzysk Olimpijskich wróci rugby, chociaż tylko w wydaniu 7-osobowym. Co ciekawe, w reprezentacji Stanów Zjednoczonych wystąpi Nate Ebner, na co dzień grający w futbol amerykański. W zespole mistrza NFL z 2015 roku New England Patriots Ebner otrzymał już zgodę swojego klubu na spóźnienie się na obóz przygotowawczy przed sezonem. Dużo słońca dziś nie ma w całej Polsce. Będzie więcej chmur i przelotne opady jedynie na południowym wschodzie kraju. Na termometrach w ciągu dnia od 21 do 24 stopni. Ładna pogoda według synoptyków ma się utrzymać jeszcze przez kilka dni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM. Witam panowie, jestem Żakowski, to jest świadomy poranek TOK FM, to jest wtorek 25.08 i wracamy do rozmowy komentatorek. Agnieszka Wichlicka, krytyka polityczna, doktora Militerska, Sosnowska Uniwersytet Warszawski, Renata Grochal, Gazeta Wyborcza. Zamkniemy już temat podwyżek, prawda? Ciekawa rzecz, która się pojawiła na horyzoncie dziś, moim zdaniem bardzo ciekawa, to jest, chociaż może on nie mieć specjalnej wagi w tej chwili nawet, to jest jednak ta wizja koalicji kobiet, której Rzeczpospolitej, której nie zaprzecza Jakub Kulesza. To mi się wydaje już taką próbą przeformowania sceny politycznej w kierunku, którego pewnie Jarosław Kaczyński by się najbardziej obawiał, to znaczy powstania radykalnej prawicy, która odetnie PiS od prawej ściany i zacznie go wpychać w centrum, gdzie jest, jak wiadomo, niebezpieczny, bo tam grasują korsarze Tuska i Troszuska. Jej ideologia gender się pojawia i w ogóle różne takie ograniczenia, bo w centrum już są ograniczenia, na tej prawej stronie można robić, co się chce i mówić, że Jedwabiu, nie wiadomo, co się stało. No to była zawsze taka obsesja polityczna Jarosława Kaczyńskiego, żeby bronić tej prawej ściany i no, muszę powiedzieć, że ja też się obawiam tej koalicji, dlatego że w tej chwili... Obawiam się w imieniu... Jako kobieta, jako Gazeta Wyborcza, jako liberalne centrum. Jako liberalne centrum, w imieniu takiego liberalnego obywatela, który obawia się tego typu skrajności, jak na przykład wzbudzanie bardzo antyimigranckich nastrojów, czy już nawet nie wzbudzanie, tylko pogłębianie, bo te nastroje są i one są... No właśnie chciałam do tego nawiązać, że Kukiz zbiera od kilku miesięcy podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie nieprzyjmowania do Polski uchodźców, no, których zaznaczmy w Polsce nie ma. Są jakieś po prostu śladowe liczby. Korwin go wspiera i gdy słyszę dzisiaj, to referendum jest wielkim kłopotem dla PiS-u, gdy słyszę dzisiaj, że oni już mają 500 000 podpisów i chcą zebrać 1 000 000, bo PiS i prezydent powiedzieli, że jak będzie 1 000 000 podpisów, to wtedy ten wniosek zostanie skierowany do parlamentu. PiS-owi, który obiecywał w ogóle w kampanii, miał taki postulat, żeby te referenda przeprowadzać, żeby różne kwestie były właśnie poddawane pod referenda. Będzie trudno tutaj odmówić takiego przeprowadzenia, czy nawet skierowania do Sejmu takiego wniosku. No a jaki jest możliwy wynik takiego referendum? To dzisiaj, patrząc na sondaże dotyczące uchodźców, nie trudno przewidzieć. Ja się właśnie obawiam tego, że oni będą grać na takich najniższych instynktach, tak jak widać w sprawie uchodźców. Ja zastanawiam się, czy jest tak, że pojawienie się koalicji przy prawej ścianie sprawi, że właśnie PiS będzie wpychany w centrum, czy będzie też tak, że PiS podejmie jednak walkę o elektorat tej koalicji i będzie jednak też tworzył takie prawe, po prostu radykalne skrzydło,
z myślą o tym, żeby jednak z tą koalicją zawalczyć, żeby ona jeszcze na razie nie jest tam, Kukiz jest w miarę silny po wyborach prezydenckich, ale tak naprawdę długofalowo takich postaci, które się pojawiały na jeden sezon w parlamencie, w każdym parlamencie mieliśmy taką jedną partię, więc to może być jeden sezon tylko Kukiza. I tutaj jest taka rzecz, która... Kukiz właśnie o to gra, żeby nie być, jeżeli chwyci ten wiatr szowinizmu, ksenofobii i tak dalej, no i przejmie ten wiatr i zabierze go PiS-owi. No to na PiS-u szczególnie w tej sytuacji, którą dzisiaj mamy w Europie i tak dalej. I teraz tylko mi się wydaje jednak, że PiS tego nie będzie się bał. Znaczy to, co Kaczyński opowiadał przed wyborami, to co dzisiaj Jaki opowiada, że tam o bydlakach i o karze śmierci i tak dalej, to są... PiS nie będzie się bał tego, żeby po prostu zawalczyć z Kukizem i z Korwinem o taki... zawalczyć z tą bronią strachu przed imigrantami, przed uchodźcami, jakiejś takiej napędzania, takiej spirali po prostu nietolerancji, nienawiści. I to może... I tutaj będzie się... Wydaje mi się, że jednak o tą prawą stronę, tą prawą ścianę powalczy. To jest w ogóle bardzo ciekawy ruch, moim zdaniem, dlatego że wydawało się na początku, zanim Kukiz tak się zorganizował w Sejmie, że zostaną zjedzeni, że staną się kolejną przystawką i zostaną połknięci. Natomiast często są oczywiście głosowania, gdzie głosują razem z PiS-em i wspomagają PiS, ale coraz częściej widać takie odcinające się po pierwsze wypowiedzi polityków od stanowiska rządowego. A to jest ruch, który daje im szansę na pewne takie upodmiotowienie. Teraz zobaczcie, ja nie do końca wierzę, że to się uda, dlatego że już były takie przymiarki przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi, że dogadywali się z Korwinem, ale jest dosyć duże zaplecze, zwłaszcza wśród młodego elektoratu, właśnie dla takich partii z takimi hasłami, jakie głosi i jeden, i drugi z liderów. W związku z tym może powstać dosyć taka dobrze sprzedająca się, bo ja nie chcę powiedzieć, że dobrze zorganizowana i tak dalej, ale dobrze sprzedająca się organizacja, która będzie zagrożona dla Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość ma... Dla Prawa i Sprawiedliwości, czy dla większości parlamentarnej Prawa i Sprawiedliwości? No właśnie, więc bo tu chciałam jeszcze to rozróżnić, bo nie dla partii jako samej, ale dla ich samodzielnej większości zdecydowanie tak. I oczywiście w samym Prawie i Sprawiedliwości są takie. Jest takie skrzydło bardzo na prawo, z bardzo radykalnymi hasłami, ale tutaj jak wchodzą populiści, no to tego już właściwie jako partia rządząca, czy no, w miarę racjonalna, tego po prostu nie przebijesz, więc tutaj powstanie taka luka dla tego ugrupowania, ale to dla całego układu może być bardzo niebezpieczne. I do tego dołożyłabym jeszcze dwie informacje z początku tego tygodnia, czyli odrzucenie sprawozdań i Razem, i Nowoczesnej. O Nowoczesnej się mówi, o Razem się nie mówi. Dla Razem to może być cios... Nie, na szczęście jest tak, że Razem rzeczywiście tam nastąpił błąd. 10 tysięcy złotych przelali z głównego konta na konto wyborcze. Funduszu wyborczego. To jest... zorientowali się, cofnęli te 10 tysięcy i to jest ten przedmiot skargi. I muszą oddać 3% z tego, plus to, co zostało i chyba to muszą zwrócić, co jest przedmiotem. To jest jakieś 30-40 tysięcy będą musieli oddać. To jest dobra wiadomość. Ale dotacji nie teraz, subwencji nie. Nie. Subwencji to 30 tysięcy im odetnie. To jest dobra wiadomość. To jest 2 miliony, więc tam będzie drugi. No tak, oni się chcą odwoływać do sądu i tak dalej, ale... No bo on musi być trzykrotność oddaczy. Nie, no oni nie Więc to pokazuje właśnie takie ruchy na scenie partyjne, czyli tutaj jest cały czas właśnie taka... widać taką niestabilność. Ale kiedy ta koalicja powstanie, chciałam tylko wtrącić jedno zdanie, kiedy ta koalicja powstanie, to będziemy mieli sytuację podobną, jak obserwowaliśmy na Węgrzech, że partia Viktora Orbana miała też Jobbik, który był, no taką można powiedzieć, że będzie, można porównać tę koalicję właśnie Korwina i Kukiza do Jobbiku. I to był pretekst dla
Obama do radykalizowania się i tłumaczenia w ten sposób. My musimy być radykalni, bo jak nie my, to Jobbik. I Kaczyński zyskuje w ten sposób też taki argument dla różnego rodzaju radykalnych pomysłów, bo będzie mógł powiedzieć, że słuchajcie, no ja muszę to zgłaszać, żeby obezwładniać tych po mojej prawej stronie. Oni chcą zrobić referendum w sprawie przynależności do Unii Europejskiej. No właśnie. I tutaj Jarosław Kaczyński być jako ten Europejczyk powtarzający, że chcemy być w Unii Europejskiej, że chcemy silnej, tylko troszkę innej i tak dalej. On tutaj rzeczywiście może się stać nadzieją kosmopolitów. Ale to nie jest radykalizacja. To nie jest radykalizacja. No ja właśnie twierdzę, że przy takim bycie, które może powstać, jednak nastąpi pewna racjonalizacja, a nie radykalne takie poglądy. Dlatego, że Kaczyński będzie musiał się radykalizować, żeby właśnie też zagospodarowywać tamtą fragment. Ale to co powie, to decydujemy o wyjściu z Unii? Czy nie, będzie prowadził jakąś grę, tak, ale jednocześnie, kiedy różnego rodzaju radykalne postulaty zgłasza partia mała, skrajna, to nie jest to tak doniosłe, jak gdy robi to partia rządząca. No tak, ale ja uważam, że wtedy PiS na tym tle powie, my jesteśmy absolutnie racjonalną, przewidywalną, europejską partią centrum. Co gorsze, niektórzy mogą w to uwierzyć. Tak, właśnie. Prawda? Bo jeżeli z drugiej strony mamy platformę, która mówi, żeby nie robić potwórzy dla urzędników, kiedy wiadomo, że one są konieczne. I tak samo się skarżyła, że za takie pieniądze trudno znaleźć do pracy. No to już by tak, no tutaj ta opozycja jakaś taka dziwna jest, prawda? Tu wariaci z drugiej strony, którzy chcą w ogóle wysadzić Europę w powietrze i rozpętać wojnę. Radykaliści. No ale ja mówię, jak prosty człowiek, to nie jest... To jest cudzysłowie, prawda? Jakiś Korwinem Mikke, prawda? Dziwny pan w łóżce. No, to my to jesteśmy w środku, to jest niebezpieczne. I to jest niebezpieczne. Musimy być racjonalni w centrum. Znaczy, wydaje mi się, że jednak, w przypadku dyskusji o wyjściu z Unii Europejskiej będą próbowali to blokować, ale gdy pojawią się inne tematy, właśnie temat uchodźców, to jednak to nie będzie tak, że nagle, nie wierzę w to niestety, że wystąpi Jarosław Kaczyński i powie, no nie, no tutaj Korwin z Kukizem chcą, żebyśmy mieli referendum w uchodźcach. Nie, no my musimy być po prostu solidarni. Jeszcze który jednak pod wpływem, pod presją watykańską musi się troszeczkę chrystianizować, powiedzmy, Kościół katolicki. Posłucha Franciszka, no, no? Ale jest na przykład te korytarze humanitarne dla Kościół Polski zaproponował Polski Episkopatem, to dla Kukiza w ogóle nie do pomyślenia, dla PiSu nie do przyjęcia, nawet Platforma by się wahała chyba z takimi pomysłami. A jednak to skupił. No, przynajmniej o tym mówią. Jak to robią, to jest inna sprawa, ale też trochę robią. Jeśli można, te główne przesłanie Światowej Unii Młodzieży z Miłosierdzia, wczoraj papież w tej mowie, w apelu do Polaków mówił po pierwsze miłosierdzie, po drugie miłosierdzie, a po trzecie różnorodność. Przepraszam, gdzie politycy o tym, którzy klęczą co niedziela w kościele, czy słyszeliście Państwo ostatnio o jakiejkolwiek wypowiedzi polityka partii rządzącej słowa Kościoła i papieża? Kościół sobie, a oni sobie. A wystąpienie ministra Błaszczaka było tego najlepszym dowodem. Tak, znaczy wydaje mi się, że akurat, że o ile, nie wiem, przez lata po prostu chętnie cytowano Jana Pawła II, tyle po prostu Franciszka się kompletnie nie słucha i pomija. To jest papież, który jakieś herezje po prostu opowiada. No bo Franciszek dla prawicy jest... Jest, ale Franciszka trochę skrzywdziła Jana Pawła II, bo on też się stał przedmiotem takiej manipulacji, jak Kaczyński. To znaczy, że to, co w jego było takie chrześcijańskie, w jego przekazaniu i tak dalej, zostało przez PiS po prostu zdewastowane kompletnie, albo przemilczane jeszcze wcześniej przez episkopa. Bo on też przecież miał fantastyczne przemówienia o prawach człowieka, prawda, w Ameryce Południowej, homilie w Irlandii, homilie. To, co zostało, to to, że nie zgadza się na antykoncepcję po prostu. Ale, no, i że cywilizacja śmierci, informacje w tak. Poranek Radia Tok FM. Sprawy międzynarodowe. Dyskryminacja mniejszości. Energia i energetyka. Prawo, jego uchwalanie i jego stosowanie. Ekologia i ochrona przyrody. O wszystkim, co ważne i interesujące. Od poniedziałku do piątku, od godziny 18 w programie Post Factum. Zapraszam.
Smith i Agata Kowalska. Reklama. Ozu? Znowu się złamał. Ciągle się rozdwajają. Te brzydkie białe plamki. Szorstkie skórki. Oszaleje. Paznokcie nieustannie ulegają osłabieniu, przez co mogą stać się kruche i łamliwe. Zastosuj Regenerum regeneracyjne serum do paznokci. Regenerum zawiera olej z orzeszków makadamia, składniki odżywcze, witaminy, a do tego rozjaśniający olejek cytrynowy. Dzięki Regenerum paznokcie odzyskują zdrowy wygląd, są mocne i naturalnie piękne. A ta tubka z pędzelkiem jest genialna. Regenerum. Pełna regeneracja. Witam Państwa, na początek żart. Przychodzi baba do lekarza z filarem na głowie, a lekarz na to. Ofo? To nie jest śmieszne. Przenieś do końca lipca część składki ZUS do OFE i ciesz się emeryturą z dwóch filarów. GNNPL. Nacjonalny Nederlandem. Najczęściej wybierany OFE. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. Zastosować Restonum jak wielu Polaków. To dziwne marzenie w nogach ustało. Po Restonum przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Restonum. Restonum do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum. Doktor Michał Legiedowski. Wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego preparatu magnezowego. Sam stosuję Neomag Cardio i mogę potwierdzić, że jest to najlepszy wybór dla seniorów. Suplement diety Neomag Cardio. Taki powinien być magnez. Nie musimy już skandować naszych cen. Wszyscy i tak wiedzą, jak są niskie. Wystarczy spojrzeć na cenę pomarańczowego Point Bank, który teraz kosztuje jedyne 9,99. Rosman. Duże zakupy i małe wydatki. Nieprzyjemne odczucia kojarzone z wędrowy często związane są z układem żółciowym, na który oprócz wędrowy składa się wyrocioł żółciowy. Suplement diety Altra zawiera aż 7 składników, w tym chlorella, która wspiera pracę zarówno wędrowy, jak i woreczka żółciowego. Altra. W aptekach za mniej niż 9 złotych. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 8.40, Filip Kakusz, zapraszam. Jest oficjalne potwierdzenie władz Francji. W zeszłotygodniowym zamachu w Nicei zginęły dwie Polki. W czwartek wieczorem podczas obchodów Dnia Zdobycia Bastylii w tłum na popularnym bulwarze wjechała ciężarówka. Jej kierowcą był 31-letni obywatel Francji tunezyjskiego pochodzenia, który podczas ataku strzelał tylko tłumu. Zginęły 84 osoby, ponad 200 zostało rannych. Dwudniowe spotkanie szefów dyplomacji i szefów obrony państw walczących z organizacją Państwo Islamskie rozpocznie się dziś w Waszyngtonie. Wezmą w nim udział przedstawiciele 40 państw, a także Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i NATO. Polskę reprezentować będą Witold Raczykowski i Antoni Macierewicz. Ministrowie jutro wezmą udział w sesjach plenarnych poświęconych walce z dżihadystami w Syrii i Iraku. Koalicję przeciw tak zwanemu Państwu Islamskiemu Stany Zjednoczone powołały prawie 2 lata temu. Polska w ramach wsparcia koalicji postanowiła o wysłaniu 2 kontyngentów wojskowych do Kuwejtu i Iraku. Słuchasz informacji TOK FM. Opole będzie większe. Rząd przyjął wczoraj rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast po włączeniu do miasta kilku okolicznych sołectw, co zwiększy populację miasta o blisko 9 tysięcy mieszkańców. Zdaniem władz Opola da to nowy impuls do rozwoju. Propozycja powiększenia miasta budziła emocje wśród mieszkańców podopolskich gmin. Ci organizowali protesty i blokady dróg. Władze gmin twierdzą, że okrojenie ich obszarów źle wpłynie na ich budżety. W każdej z gmin, w których tereny miały być włączone do Opola, odbyły się konsultacje społeczne. We wszystkich przeciwko włączeniu terenów do Opola opowiedziały się ponad 90% głosujących. Organizacje pozarządowe w Bośni i Hercegowinie apelują do krających Pokémon Go o uwagę, bo pogoń za Pokémonami może doprowadzić do śmierci albo kalectwa. Pojawiają się informacje, że gracze w poszukiwaniu cennych stworów zapuszczają się do szczególnie niebezpiecznych miejsc, jak zaminowane w czasie wojny kopalnie. W Bośni, spustoszonej w latach 90. przez wojnę, wciąż nie zostało rozbrojonych prawdopodobnie około 120 tysięcy min przeciwpiechotnych. Pogoda. Dużo słońca dziś niemal w całej Polsce, więcej chmur i przelotne opady jedynie na południowym wschodzie kraju, a na termometrach w ciągu dnia od 21 do 24 stopni. Ładna pogoda według synoptyków ma się utrzymać jeszcze przez kilka dni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sprawdzamy, dopytujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko
co powinieneś wiedzieć o gospodarce od poniedziałku do piątku o 12.40. Na raport gospodarczy zaprasza sponsor Nationale Nederlanden. Otwarty fundusz emerytalny. www.nn.pl. www.nn.pl. Poranek Radia Tok FM. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest 7 prawie 43 minuty po 8. W tej chwili wracamy do rozmowy komentatora. Doktor Anna Matyńska-Sosnowska, Renata Kochan, Agnieszka Wiśniewska, są wciąż z nami. I może troszkę jednak za granicą pobędziemy też przez chwilkę, bo jednak się dzieje, prawda? I wczoraj Republikanie mianowali ostatecznie Donalda Trumpa swoim kandydatem w wyborach prezydenckich. No, wydawało się do końca, wiele osób liczyło jeszcze, że ktoś coś wykombinuje. Ale kombinowali. Kombinowali, no, ale się nie udało. Tak kombinowali trochę jak armia turecka, prawda? To znaczy z podobnym skutkiem i też podobnie z... Podobnie byli zorganizowani. Tak, nie, podobnie byli zorganizowani. Nie zgadzam się. Nie? Nie, po pierwsze, jeżeli jesteśmy przy Ameryce, jedno zdanie. 27 poprawka do Konstytucji stanowi o podnoszeniu diet od następnej kadencji i funkcjonuje to od bardzo dawna i są rozwiązania na świecie i nie ma problemu. Czyli to trzeba panu Spetynie podrzucić, bo on ma na zarządzie zgłosić taką propozycję. Ale od następnej kadencji. Nie, podnoszki dalej nie sobie tylko na następnym, tak? 27, panie Grzegorz, usłyszał pan, 27. To jest raz. Dwa, nie zgadzam się, że jak armia turecka było to źle przygotowane, tylko złamano wszelkie zasady i reguły, jakie istnieją, dlatego że po pierwsze chciano... Na konwencji republikanów w Stanach Zjednoczonych. Tak, na konwencji. Po pierwsze, istnieje proceduralnie możliwość głosowania jeszcze nad kandydatem na konwencji i chyba wszyscy widzieliśmy, w jaki sposób to głosowanie przeprowadzono, czyli nie dopuszczono do tradycyjnego głosowania przez podniesienie ręki, kartki, kto jest za, kto jest przeciw, tylko kto będzie głośniejszy, krzyczał. Czyli nawet nie wprowadzono zasad takie jak były na Agorze, czy takie jak jeszcze obowiązują w Szwajcarii w tych pojedynczych kantonach na wiecach ludowych. Zmieniono to. I druga rzecz, która naprawdę pokazała pewną kompromitację, aczkolwiek samemu Trumpowi to pewnie nie zaszkodzi, tylko pokazuje to w ogóle, obnaża pewną taką głupotę, no przemówienie pani Trump, w którym były wplecione duże fragmenty z wystąpienia Obamy, to nie jest przypadek. Michelle Obamy. Tak, Michelle Obamy, to nie jest przypadek. No to nie wydarzyło się tak po prostu. To nie było zbyt... Znaczy, to była prowokacja. Nie, to nie była prowokacja dla nas, żebyśmy mieli o czym mówić, tylko no to przygotowuje sztab ludzi, który jest naprawdę za to odpowiedzialny. Jeżeli coś takiego się wydarza, to nie po to, żeby dziennikarze mieli o czym mówić, tylko żeby pokazać pewną, no myślę, że też kompromitację, tak? I te plany, jak wspaniale ona powiedziała. Ja bym to bardziej tak odbyła. No, ale mi się wydaje, że to jest sposób bezczelny, że to jest takie bezczelne, że tak naprawdę nic tam nie zrobicie. Możemy tutaj, możecie nawet nas złapać na tym, że no to ktoś tam rzeczywiście w chwili słabości wcześniej usłyszał przemówienie, wpluł fragmenty, bo były dobre i fajne, pasowały. Ale no i co z tego? No i złapiecie nas za rękę, a my powiemy, że to nie jest nasza ręka. Kaszel, choroba. Wydaje mi się, że tak to wygląda. Znaczy nawet informacje, które przekazuje sztab, nie wiem, Trumpa, te informacje właśnie przyszłej pierwszej damy, bo to jakoby to, nie wiem, studia skończyła, to jest nieprawda. Znaczy masa takich niepraw, które nie mają, okazuje się, że nie mają w ogóle znaczenia. Znaczy to, że się nawet złapie ich na tym, że kłamią, to nie ma znaczenia. To jest po prostu, mogą bezczelnie to robić. Dla mnie to przemówienie było takim, pokazywało właśnie taką bezczelność, taką arogancję jednak Trumpa i całego tego jego obozu, który mówi, nic nam nie zrobicie po prostu. Ja się zgodzę tutaj z Agnieszką. Uważam, że nie wierzę tutaj absolutnie w żadną piątą kolumnę. Bardziej właśnie w taką bezczelność i bezpardonowe działanie. Mógł być tutaj jeszcze taki jeden element, żeby właśnie odciągnąć uwagę od tych kontrowersji wśród republikanów i problemów z akceptacją tej kandydatury Trumpa, żeby odciągnąć od tego uwagę właśnie, no, posunięto się do takich działań, żeby to było tematem w mediach, tak? Że to są podobne przemówienia, że być może jest to plagiat.
taki celowy zabieg po prostu. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o te wybory w Stanach, to myślę, że bardzo będzie to emocjonujące pojedynek do samego końca. No i ja jednak obstawiam, że rozsądek i jakaś taka przewidywalność tutaj zwycięży, no bo jeśli prezydentem zostanie Donald Trump, jeśli prezydentem zostanie Donald Trump, to tylko to potwierdzi taką jakby ogólnoświatową tendencję, którą obserwujemy bardzo niebezpieczną, że obywatele zaczynają stawiać się totalną niewiadomą. Do tego, że ta niewiadoma i zawiodła niestety. To jest. Więc ja tutaj aż takiej pewności chyba nie mam, jak może się to, jak te wybory mogą się skończyć. Natomiast to jest rzeczywiście kolejny raz przekazanie. Wiecie, ten wybór dla masy, że myśmy tak, no to jest wyborem tragicznym. Mogą wybrać albo tego Trumpa, który jest w sposób kompletnie nieprzewidywalny i jest czy jakiś taki szowinistyczny, arogancym, z szaleństwem. Ale mogą wybrać też Hillary, która jest przewidywalna, tylko że oni nie chcą już jej przewidywalności, bo to jest taka przewidywalność kompletnej obojętności na ludzi, no, to, więc kompletnego niesłuchania. Więc w takim sensie, no nie wiem, mam wrażenie, jak to widzę, że to jest trochę podobne wybory. Klinczu, prawda? Bo też to Obama był zwięziony w klinczu z kongresem, a pani Clinton będzie jeszcze bardziej uwięziona w tym klinczu. Więc to będzie, to jest podwójne, ja nie żebym chciał przekonywać Amerykanów do głosowania na Trumpa, a drodzy Amerykanie, jak słuchacie, głosujcie na Trumpa, ale mi się wydaje, że to są rzeczywiście tragiczne wybory. Znaczy dwa bardzo złe, nie powiedziałbym, że między cholerą a dżumą, prawda? Albo też jak próbuję sobie wyobrazić spotkanie na najwyższym szczeblu Donalda Trumpa z Borysem Johnsonem, no to jest po prostu Muppet Show. Prawda? Znaczy to pokazuje, jak niepoważna może się stać polityka w najpoważniejszych mocarstwach świata, bo nie ma bardziej poważnych, jeszcze Chiny może są poważnym mocarstwem, tak? Ale i w poważnej sytuacji. Tak, i w poważnej sytuacji. Więc to jest groza. Ale rzeczywiście myślę, że ten czynnik najgorszego możliwego rozwiązania, który się realizuje, prawda? I to jest, idzie przez cały Zachód. No ale to też jest bardzo smutne zwycięstwo takiego populizmu w debacie, bo oczywiście masz rację, Agnieszko, że społeczeństwa są zawiedzione, że właśnie tutaj pewne rzeczy stawiają na totalną zmianę, tylko że no, od jakiegoś czasu u nas też w polskiej debacie, czy w ogóle w debacie europejskiej, politycy zaczynają mówić do obywateli takim językiem totalnie nierealistycznym. Miałam wrażenie, że przez całe lata, na przykład w Polsce, ta debata publiczna toczyła się w takich granicach realizmu, co jest możliwe. A dzisiaj właściwie zaczynamy być karmieni takimi komunikatami, że wszystko jest możliwe. No jeśli patrzę na kolejne działania PiS-u, narrację wzrostu gospodarczego, której towarzyszyła, jednym zdaniem wypowiadana, narracja koniecznych działań. Zaciskania pasa. Oczywiście, ja się zgodzę. Czyli tak, jest coraz lepiej, ale musi być coraz gorzej. Oczywiście, nie, ja się zgodzę, że w pewnym momencie doszliśmy do elity rządzące nie zauważyły tego momentu, kiedy już po prostu niestrawne się stało to hasło, że mamy wzrost, Polska jest zieloną wyspą, a jednocześnie ludzie nie korzystają z tego wzrostu. To się stało nie do zaakceptowania i PiS tu jest beneficjentem. Natomiast ja nie wierzę w to i jednak jak się realistycznie patrzy na budżet, to ja jestem za podwyżkami w administracji. Uważam, że akurat to się, że jeśli chcemy mieć dobrą administrację, to ona musi być dobrze opłacana, przynajmniej porównywalnie, powiedzmy, ze średnim szczeblem biznesu. Natomiast nie da się jednocześnie dać podwyżek, dać 500+, mieszkania plus i jeszcze do tego wszystkiego koryta plus. Tak. No, to, no ale to jest, tak jak mówisz, to jest odpowiedź na... Znaczy da się to zrobić, ale to nie jest ruina, tylko że to jest odpowiedź, że da się i że wszystko się da i nagle po prostu wszędzie można dolać. To jest odpowiedź na narrację, nic wszystko się nie da. Nic się nie da. Po prostu, stare dziady narzekają. Nic się nie da. Więc to zmęczenie ludzi narracją nic się nie da sprawiło, że już są gotowi zaryzykować, wiecie, no po prostu w ciemno zaryzykować wybór kogokolwiek, kompletnie nieprzewidywalnego i kadencję. Jeśli okaże się to, co się musi okazać, że się nie da, to wyobraźmy sobie, jak ludzie będą rozgoryczali. Dobrze, Renata, ale zobacz jedną rzecz.
Bo teraz mówimy, no nie można tak zadłużać państwa. Ale przy poprzedniej polityce też zadłużały się państwa i zadłużały się w nie mniejszym tempie niż teraz. To znaczy, przyczyną zadłużenia prawdopodobnie nie jest rozdawnictwo, tylko jest niepobieranie podatków. I być może Kaczyński też nie ma odwagi powiedzieć, gdzie jest problem. No, on myślał, będzie uszczelniał, uśmielniał. No tak, ja bardzo kibicuję tutaj planom uszczelnienia ściągalności podatku VAT. Natomiast widzę, że rzeczywiście PiS zaczyna coraz częściej mówić o różnego rodzaju nowych podatkach. To są takie parapodatki wprowadzane gdzieś tam tylnymi drzwiami. No zobaczymy, czy to się wszystko zepnie. Oczywiście życzę PiS-owi, żeby to się spięło i żeby Polakom się poprawiło w portfelach, ale właśnie gdzieś widzę tutaj jest niepokojący ten populizm dyskusji coraz ale większy. Ale problem jest dużo poważniejszy i szerszy. Zobaczcie, po pierwsze w Stanach głosowanie na Trumpa jest przeciwko Obamie i w cudzysłowie mówiąc jego rozdawnictwo czy jego polityce w jakiejś takiej bardzo skromnej, ale polityce socjalnej. Zobaczcie, co się wydarzyło w Nicei, jak został wygwizdany nie tylko premier, ale również były gwizdy na słowa o prezydencie, prawda? W związku z tym ten populizm ma różną twarz w różnych krajach i to będzie też różna zgoda. Ja i to też będzie różna odpowiedzialność. Czy to jest populizm? Nie, po prostu. Czy to jest odpowiedź na populistycznych polityków, takich jak Hollande czy jak Tusk, których populizm zawiódł, bo oni wciskali ciemnoty przez lata, tak? I ludzie, czy Clintonowie, tak? Ludzie przestali to kupować po prostu i odkrywają, zamieniają jeden populizm na drugi populizm. No teraz ja, nie wiem, z 10 dni temu rozmawiałem z takim noblistą ekonomicznym Heckmanem ze szkoły chicagowskiej. On mówi, nie ma innego wyjścia, jak podwyższyć podatki o 2% PKB, tak? To dotyczy całego Zachodu. Ja mówię, chyba pana wyrzucą z tego uniwersytetu. My wszyscy ekonomiści tak uważamy, tylko politycy boją się to powiedzieć. I otóż mi się wydaje, że tu jest, wytworzył się taki populizm, który nazywamy racjonalnością. Że na przykład podatki trzeba obniżać, prawda, czy że nie wolno podwyższać, który dziś broni się zarzutem populizmu wobec tych, którzy przedstawiają racjonalne poglądy, między innymi ekonomiczne. Prawda, że masa jest takiej literatury i myślę, że to trzeba zacząć jakby odkrywać ten populizm, który jest w tak zwanym liberalnym centrum. Ale jeśli można, jedno zdanie. To jest jedna z wizji i opcji. Nie wszystko możemy nazywać populizmem i nie wszystko jest populizmem. To, że ktoś ma taką wizję, że trzeba podnosić podatki, ktoś mówi nie, trzeba obniżać podatki, to jest spór, tak? To jest spór wizji, spór widzenia w ogóle gospodarki. Natomiast mówimy o łatwych... To jest interesy, a nie wizja. Dobra, może mogą być interesy. Interesy różnych grup. Ale oprócz tego mówimy o czysto populistycznych hasłach, którymi właśnie politycy nas karmią i którymi kupują to, kupują nasze głosy. I to jest zupełnie jeszcze co innego. I tego nie można wkładać do jednego worka. No ale czekaj, jeżeli masz, z jednej strony masz Tuska, który mówi, obniżymy podatki. Mhm. To jest populizm. Z drugiej strony masz Kaczyńskiego, który mówi, nie podwyższymy podatków i rozdamy pieniądze. Efekt dla budżetu jest ten sam. W dalszym ciągu powstaje dziura budżetowa. To jest populizm, tylko opowiadany z drugiej strony. Ja myślę, że trzeba zacząć szukać, nie marzyć o tym, że możemy wrócić do tego populizmu cięcia podatków bez końca, tylko trzeba wrócić do racjonalnej analizy. Oczywiście i w racjonalnej analizie musisz powiedzieć ludziom tak, jeśli chcecie mieć dobrą służbę publiczną, dobrą edukację i tak dalej, to musicie zapłacić większe podatki, tak? To ktoś musi zapłacić. Ale to jest decyzja polityczna, kto będzie płacić. Ale zawsze się wydaje, że to ty będziesz płacić. Nawet jak się na tym najbogatszym podniesie, to każdemu się wydaje, że to właśnie nie będzie najbogatszy. Że brakuje właśnie polityków odważnych, którzy by byli w stanie rozmawiać z wyborcami jak z dorosłymi ludźmi, a nie traktować ich jak dzieci. Po prostu rozdamy wam, weźmiemy, wszystko się da. Tak jak mówił prezydent Duda, da się. Nie wierzcie im, oni kłamią, tak? I dlatego szkoda, że nie poruszyliśmy właśnie wczorajszego problemu emerytur. To jest dopiero czysty populizm. Oczywiście. No, ale teraz proszę Państwa, już nic. Przyklasną i ostatecznie to dopiero od października 2017. Nie poruszymy, za chwilę przyjdą koledzy ZKG, żeby zrównać nas z ziemią.
bardzo prawdopodobnie. Tak, to się na ogół dzieje. Teraz jest 8:57 i tam jeszcze trochę sekund. Za chwileczkę, jak mówiłem, mówiliśmy EKG, później Maciej Głogowski. Nie, co ja wszystko mi się pomieszał. Za chwileczkę informacje Radia Tok FM, a później Maciej Głogowski i zapowiedziano już jak EKG. Wydawcą programu była Karolina Opolska, realizował Adam Maciejewski. Dziękuję. Dziękuję. Poranek Radia Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Reklama. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladian Direct Plus. Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Witaj, miłośniku weekendów krótkich i długich, który wiesz, że wszędzie dobrze, ale na grillu najlepiej. Wielbicielu smażenia, skwierczenia, syczenia i smaku, steków, szaszłyków, karkówek, kurczaków. Ty też możesz zostać królem grilla z szefem kuchni Janem Kuroniem. Więc tankuj na BP i odbieraj super akcesoria do grilla do 50% taniej. Promocja trwa do 20 września lub do wyczerpania zapasów. Polecam, Jan Kuroń. BP. Kierujemy się tobą. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Daj się ponieść letnim trendom. Już od jutra w Lidlu najnowsza kolekcja mody damskiej marki Esmara. Sięgnij po stylowe i wygodne jeansy lub spodnie ze stretcha. Jedynie 39,99 za parę. Modne bluzki w kilkunastu wzorach do wyboru. Tylko 22,99 za sztukę. A do tego niezwykle kobiece letnie sukienki midi lub maxi w super cenach. Lidl. Co tydzień coś nowego. Nieprzyjemne odczucia kojarzone z wątrobą często związane są z układem żółciowym, na który oprócz wątroby składa się woreczek żółciowy. Suplement diety Altra zawiera aż 7 składników, w tym chlorella, która wspiera pracę zarówno wątroby, jak i woreczka żółciowego. Altra. W aptekach za mniej niż 9 zł. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa, 20 lipca, minęła 9. Informacje Tok FM. Marta Perchuć-Burzyńska i Filip Kekusz. Nie żyje znany niezależny dziennikarz Paweł Szeremet zginął w wybuchu samochodu w centrum Kijowa. To przykład fałszu i kłamstwa wyborczego. Grzegorz Schetyna w poranku Radia Tok FM o podwyżkach dla rządzących. Więcej mają też zarabiać funkcjonariusze niektórych służb, m.in. CBA, informuje Gazeta Wyborcza. Nie żyje Paweł Szeremet, znany białoruski, rosyjski i ukraiński dziennikarz, zginął w eksplozji samochodu w centrum Kijowa. Wybuch nastąpił przed 7 polskiego czasu. Wiadomo, że auto należało do szefowej gazety internetowej Ukraińska Prawda Oleny Prytuły. W chwili eksplozji nie było jej w środku. Szeremet od 5 lat mieszkał w Kijowie, pracował dla Ukraińskiej Prawdy, był prezenterem Radia Wiesti. Prezydent Ukrainy nazwał śmierć Szeremeta straszliwą tragedią. Szok. Innych słów nie mogę znaleźć. Winni muszą zostać ukarani, napisał Petro Poroszenko kilka minut temu na Twitterze. To morderstwo, tak o śmierci dziennikarza mówi prokurator generalny Ukrainy Jurij Łucenko. Jak napisał na Facebooku, do wybuchu samochodu dziennikarza doszło w wyniku detonacji materiałów wybuchowych. Łucenko zapewnił, że zrobi wszystko, by sprawa zabójstwa dziennikarza została wyjaśniona, informuje portal Ukraińska Prawda. Słuchasz informacji Tok FM. Platforma Obywatelska zagłosuje przeciwko ustawie o podwyżkach dla najważniejszych urzędników w państwie. Bo jak tłumaczył w poranku Radia Tok FM szef Platformy Grzegorz Schetyna, pomysł zwiększenia wynagrodzeń to przykład fałszu i kłamstwa wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Mówiono w kampanii wyborczej kandydatka na premier pani Beata Szydło mówiła, że
Polityka będzie przyzwoita, będzie tania. To jest bardzo przyzwoicie, jak się płaci, jak się zacznie płacić, to wreszcie za darmo będzie. No dobrze, ale to trzeba powiedzieć o tym w kampanii wyborczej. Znaczy, na tym polega przyzwoitość, także w polityce. Jak przypomniał Grzegorz Schetyna w rozmowie z Jackiem Rzekowskim PiS, kiedy był w opozycji, podwyżek się nie domagał i piętnował wypowiedzi polityków, którzy mówili o konieczności zwiększenia pensji pracowników administracji publicznej. Przecież premier Bieńkowska była atakowana i osądzana od czci wiary, kiedy mówiła, że 6 tysięcy złotych, że bardzo trudno znaleźć dobrą osobę na stanowisko wiceministra za takie pieniądze, bo to jest prawda. PiS chce te pieniądze podwyższyć, ale, ale proszę mi pokazać jednego eksperta. Po zniszczeniu służby cywilnej, po lądowaniu w ministerstwach, proszę mi pokazać, panie redaktorze, jednego eksperta, który został wiceministrem. Według projektu pensje m.in. posłów, senatorów, ministrów, premiera i prezydenta mają wzrosnąć od 3 do 8 tysięcy złotych. A pensja pierwszej damy ma wynosić ponad 13,5 tysiąca. Tymczasem, jak donosi Gazeta Wyborcza, rząd planuje też podwyżki dla funkcjonariuszy niektórych służb. Największe dla CBA. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego mają zarabiać więcej nawet o 2890 zł brutto. Przeciętne wynagrodzenie brutto funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego wzrośnie o 1477 zł. Pracujący w kontrwywiadzie dostaną miesięcznie 1751 zł więcej. Projekt podwyżek jest już na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. Od najbliższego poniedziałku wszyscy, którzy kupią nowe zestawy prepaid do telefonów na kartę, będą musieli je zarejestrować. Taki obowiązek nakłada na nich ustawa antyterrorystyczna, to z niej wynika nakaz zarejestrowania wszystkich numerów na kartę. Ci, którzy już z nich korzystają, mają czas na rejestrację do lutego przyszłego roku. Na razie nie wiadomo jednak, jak sprzedające takie karty mają zbierać dane o ich użytkownikach. Minister cyfryzacji Anna Srożyńska przekonywała w TOK FM, że wytyczne niebawem się pojawią. Nieważne, czy jest mało, czy dużo czasu. Po prostu jesteśmy to klientom winni, żeby pojawiła się taka interpretacja, w szczególności też właśnie umożliwiająca funkcjonowanie tych wszystkich małych administratorów danych. Aby zakupić nową kartę do telefonu, po zmianie przepisów klient będzie musiał podać swoje imię, nazwisko oraz numer PESEL. To była formalność. Donald Trump jest już oficjalnie kandydatem Partii Republikańskiej na prezydenta USA. Podczas kończącej się dziś konwencji republikańskiej w Cleveland miliarder zapowiedział, że w czasie prezydentury najważniejsi będą dla niego zwykli Amerykanie. Jestem bardzo dumny z tego, że zostałem nominowany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wygramy ten wyścig, zmienimy przywództwo w Waszyngtonie. Rywalka Trumpa w wyborach Hillary Clinton ma otrzymać nominację demokratów na konwencji w Filadelfii w przyszłym tygodniu. Na razie ma nad miliarderem sondażową przewagę, choć ta ostatnio stopniała i teraz wynosi zaledwie 7 punktów procentowych. Jeszcze w zeszłym tygodniu wynosiła 15. Kolejne informacje w radiu TOK FM o 9.20. Zapraszamy. Pogoda. Dziś w całym kraju dużo słońca, ale miejscami, zwłaszcza na Pomorzu i na południu, może pojawić się więcej chmur i spaść z nich przelotny deszcz. Na termometrach w Białymstoku 22 stopnie, we Warszawie, Łodzi i Poznaniu 23, w Gorzowie, Zielonej Górze, Katowicach i Krakowie 24 stopnie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Jest 9.05, to jest magazyn EKG, Maciej Głogowski. Dzień dobry, a dziś w naszym studiu tradycyjnie od mojej lewej będę przedstawiał gości. Pan Adam Jaser, dzień dobry. Dzień dobry. Były sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pani Dorota Gardias, szefowa Forum Związków Zawodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Roland Paszkiewicz, dyrektor w Centralnym Domu Maklerskim PKO S.A. Dzień dobry. Dzień dobry. Temat, od którego chciałbym zacząć, to jest dziś pytanie do państwa. Rząd w końcu wydał opinię i pozytywnie zaopiniował prezydencki projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego. Co prawda ustawa nie wejdzie w życie zaraz, ale do końca roku ma być przepracowana, przeprocedowana w Sejmie, a wejść w życie miałaby według tych ostatnich założeń od 1 października roku przyszłego. I wariant, który został zaakceptowany na razie, zaopiniowany przez rząd, to jest obniżenie wieku emerytalnego do 60-65, czyli przywrócenie tego, co mieliśmy przed zmianą, jaką w 2012 roku uchwalił poprzedni Sejm. Pan minister Jaser pracował wówczas w rządzie. Rząd był autorem i pomysłodawcą ustawy o podwyższającej wiek emerytalny. No i widzi pan, już nie będę pytał o trwałość, bo jak widać, wszystko może się zmienić. Czy zupełnie poważnie, tak, gdybyśmy w ogóle jeszcze wcześniej o tym nie dyskutowali, czy ustały przesłanki, które powodowały wprowadzenie wyższego wieku emerytalnego i spokojnie można ten wiek obniżyć, pana zdaniem?
Czy dla mnie to jest decyzja oderwana od rzeczywistości gospodarczej, społecznej, od demografii, od no właśnie wszystkich danych, jakimi dysponujemy. Także no trudno tę decyzję odbierać inaczej, jak takie no troszkę życzeniowe myślenie, ponieważ dyskusja o emeryturach zawsze o tyle jest trudna, że dotyczy przyszłości. Dotyczy tego, co się wydarzy za 10-15 lat, no bo wtedy skutki tych decyzji będą tak naprawdę realnie odczuwalne. W związku z tym, no jeżeli ktoś sobie założy bardzo optymistyczny scenariusz, że jakimś cudem nas na to będzie stać i to się wszystko zepnie finansowo, no to może takie założenie przyjąć i może w takim przekonaniu, że to te dane, którymi dzisiaj dysponujemy, one się w jakimś tam stopniu zaktualizują. Natomiast te przesłanki, powtórzmy, jakie to były przesłanki. No przede wszystkim to, że żyjemy dłużej wszyscy. Czyli proporcja czasu, jaki spędzamy na emeryturze do czasu, kiedy jesteśmy aktywni zawodowo, zmieniła się na niekorzyść tego czasu, kiedy jesteśmy aktywni zawodowo. To pierwszy czynnik. Drugi czynnik to demografia w takim sensie, że no, przyrost naturalny jest niższy, czyli proporcja ludzi, którzy pracują i muszą utrzymać emerytów, no bo tak to jest, jakbyśmy to porównali do rodziny, no to tak to trochę wygląda. Też się zmienia. W związku z tym dawniej przypadało powiedzmy o 3-4 pracowników aktywnych zawodowo, którzy mieli na utrzymaniu jednego lub dwóch emerytów, a za powiedzmy 15 lat przy tych trendach demograficznych, które mamy, będzie kilkoro emerytów na jednego pracownika. No to wiadomo, że to jest po prostu trudne do zrobienia. I teraz podwyższenie wieku emerytalnego miało za zadanie dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, złagodzić te obciążenie przyszłych pracujących, a po drugie zapewnić, żeby te emerytury nie były zbyt niskie, no bo są tylko te dwie metody no jak gdyby zbilansowania tego całego systemu. Albo zmniejszyć emerytury, emerytom, albo wydłużyć okres pracy naszej zbiorowości jako społeczeństwa, że dłużej będziemy pracować, a krócej będziemy na emeryturze. No tych dwóch rzeczy naraz się nie da zrobić. Utrzymać wysokich emerytur i krócej pracować. Czyli jeżeli skracamy teraz potencjalnie czas pracy, tym samym obniżamy wymiar emerytur. Znaczy po prostu to jest, logiczne, tak? Jest takie, po angielsku takie powiedzenie, something has to give. Coś musi puścić gdzieś. Coś, gdzieś efekt tego musi być. Albo tym efektem będą niższe emerytury, albo no, za kilka lat ktoś dojdzie do wniosku, że musi odwrócić tę obecną decyzję. To mówił pan Adam Jasek. Pani Dorota Kertes, pani jest szefową Forum Związków Zawodowych. Związkowcy raczej nie kibicowali pomysłom podwyższenia wieku emerytalnego. Czy pani odrzuca te wszystkie argumenty ekonomiczne tych, którzy wtedy chcieli wprowadzenia wieku emerytalnego i tych, którzy dzisiaj bronią tej reformy? Przecież ona trwa. To podwyższenie wieku emerytalnego trwa. Ono jest rozłożone do 20 i 40 roku. 2020 i 40. Jak pani na to dzisiaj patrzy? Wiadomo, że zarówno Forum Związków Zawodowych, jak i wszystkie inne centrale i związki zawodowe zawsze będą za obniżeniem wieku emerytalnego. Dlatego, że to, co było poprzednio, to było z poprzednim rządem pogwałceniem dialogu społecznego, bo to się nie spotkało ze społecznym dobrym przyjęciem. Trzeba powiedzieć, że nikt, chyba tylko naiwny, mógł wierzyć w obietnicę, że w pierwszym roku rządów rządzących będzie obniżony wiek emerytalny. No, ja nie wierzyłam. Stąd przesuwane jest i mamy już na 2017, na październik, a co jeszcze do tego czasu będzie, to się zobaczy. Nie w porządku jest, że każdy rząd, który przychodzi, manipuluje przy emeryturach i nie ma ustalonych, tak jak to powinno być, na wiele i szereg lat i ustalone w dialogu ze stronami, stroną społeczną i ze wszystkimi stronami dialogu, z pracodawcami również. Przychodzi każdy rząd, robi sobie swoje, majstruje przy ustawie emerytalnej, jak przy rowerze na wiosnę i z tego nic dobrego nie wychodzi dla obywatela.
Oczywiście, że jedne wyliczenia są, że właśnie to jest, że na te emerytury będzie jak na kilo gruszek, ale czas usiąść do debaty. Czas rozmawiać o emeryturach. Nie tylko w ten sposób, bo dzisiaj takie zachodzi pytanie. Czy my dzisiaj tylko przy emeryturach mamy rozmawiać, czy X czy Y będzie dłużej czy krócej pracował? Czy to jest jedyna rzecz? Nie. Bo to sprowadza się do takiego całkowitego upadku dyskusji o emeryturach. Skoro mamy ten rok czasu, to powinniśmy usiąść wszystkie strony i rozmawiać, bo wiele jest takich i innych zawodów. Jedne mogą wcześniej, drugie mogą później. Tego zabrakło przy tamtym rozdaniu, tak, politycznym. Tego zabrakło, nie było rozmów na ten temat. I dzisiaj też sprowadzamy to tylko do jednych rzeczy. Boję się, że to wszystko, co się stało wczoraj i co będziemy dalej o tym sobie rozmawiać,